może są powody, które miały wpływ na to, że jest jednak wykonywanie mandatu radnego związane, ma związek z wykonywaniem pracy. Proszę Państwa, wybory do Rady Powiatu. Pan dyrektor tak był na tej samej liście. Pan doktor Frej wszedł do Rady Powiatu, pan dyrektor nie. Jeżeli miasto może przypuszczać, że leczył ich lekarz specjalizacji, my mamy prawo przypuszczać, że panu dyrektorowi się nie podoba, że jego pracownik jest w Radzie Powiatu. Doktor Burden Frej dał się poznać jako osoba, której bardzo zależało na tworzeniu dobrej atmosfery pracy. Dokładał wszelkich starań, aby zintegrować wszystkich pracowników. Bardzo doceniamy jego otwartość, życzliwość i chęć pomocy każdemu z nas. Bardzo prosimy o przywrócenie pana Bogdana Freja na stanowisko kierownika naszej placówki. Personel przychodni rejonowo-specjalistycznej nr 1, 15 podpisów lekarzy i pielęgniarek. Proszę Państwa, w związku z tym pismem, które powstało 31 marca 2011 roku, czyli była to pierwsza zmiana warunków pracy i płacy pana doktora Bogdana Freja. Nikt do nas nie zwracał się o zgodę na do Rady o zgodę na wyrażenie zmiany warunków pracy i płacy. Z tego, co się orientujemy wszyscy, po raz drugi zmiana warunków pracy i płacy też nastąpiła. Teraz ta zmiana jest po raz trzeci. Pan dyrektor tak zwraca się dopiero teraz do nas o pytanie o wyrażenie zgody. To znaczy pan dyrektor będzie sobie wybierał, kiedy chce zgodę, a kiedy nie chce? Rada Powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. U dyrektora Ptaka nie było żadnej informacji, że jego propozycja zmian warunków pracy i płacy odnośnie pana radnego jest związana z wykonywaniem mandatu. I teraz państwo podejmiecie decyzję, czy jest to zgodne z ustępem drugim, czy nie. Tak pyta radny, część nie. W związku z tym rodzą się wątpliwości. Myślę, że nie tu na tej sali, albo przed sądem, albo w gabinecie pana dyrektora w ramach bezpośredniej rozmowy pan doktor Frej powinien to wyjaśnić. Ja osobiście jako radny nie czuję się kompetentny, żeby w tej sprawie zająć wiążące stanowisko. W jednym roku doktor Bogdan Frej za wzorowe wypełnianie obowiązków kierownika przychodni i lekarza poradni otolaryngologicznej, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jakości świadczonych usług zdrowotnych jest nagradzane nagrodami pieniężnymi, dyplomami i innymi formami wyróżnienia. A po paru miesiącach z pracy lokalnej niestety, bo pierwsze informacje do nas dotarły z naszych mediów lokalnych. O jakimś nieporozumieniu, o wypowiedzeniu, o zmianie warunków pracy, a dalej władzy i tak dalej, i tak dalej. Z tym zgodzić się nie możemy. Służę, panie przewodniczący, takimi dokumentami, gdyby po prostu to gdzieś było potrzebne. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnego. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pan radny nie może brać udziału w głosowaniu. Ogłaszam, że przy 20 głosach przeciwnych, jednym głosie wstrzymującym się, Rada nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i władz radnego, a pani Mioletko, proszę zapisać do protokołu o tym, że radny Bogdan Frej nie brał udziału w głosowaniu. Myślę, że to jest dopiero etap jakiejś sprawy. Sprawa nie jest zakończona, sami państwo wiedzieliście. Dyskusja była żywa, spontaniczna. Myślę, że sprawa jest w toku, będą jeszcze prowadzone rozmowy. Myślę, że rozwiąza się to pozytywnie, że się dogadamy, że wszystko się ułoży.
i wróci do normy. Bądźmy dobrej myśli. A skąd się wzięły Pana zdaniem problemy wynikające z tego nieporozumienia z Panem Dyrektorem Ptakiem? No, trudno nazwać nieporozumieniem, to bardzo złożona rzecz, począwszy od, powiedzmy sobie, prawa, które obowiązuje. I w wyniku różnych zbiegu, powiedzmy tam okoliczności, doszło do tego, że po prostu tak się to złożyło, że no nie zafunkcjonowały pewne elementy wspólnej pracy i tyle. Ale to i tak mówię jeszcze raz. Bym był dobrego zdania i optymistycznie na dzień dzisiejszy to jest tyle. Myślę, że jakoś się ułoży i będzie wszystko w porządku. Jest to tylko epizod, oby się nikomu więcej nie przytrafiło. Czy Pana zdaniem jest to jakaś chęć politycznego, może nie wiem, odegrania się ze strony Pana Ptaka adresowana właśnie do Pana? Nie sądzę. Myślę, że po prostu ten wątek jest zupełnie innym wątkiem i myślę, że po prostu złożyło się wiele, jeszcze raz powtarzam, na dzień dzisiejszy. Jakich? Trudno powiedzieć, więcej nic nie mogę powiedzieć, więcej nie mam nic do powiedzenia.